Ja mam taką, taką odpowiedź. Jacku, drogi Jacku, ja muszę ci w końcu powiedzieć prawdę, jak było z tą Legią cudzoziemską. Ponieważ ja służyłem z tobą, byłem twoim kapralem, tylko w pewnym momencie pi***a mina przeciwpiechotnia koło twojej głowy i ty po prostu zrobiłeś się debilem. No. Zawieźli cię do wariatkowa, pamięć ci się urwała i tylko masz jakieś takie flashbacki. Powiem ci, jak to było od początku. Służyliśmy w oddziale w północnej Afryce. W naszej bazie zajmowałeś się czyszczeniem latryn. Niestety nie jeździłeś z nami na, na żadne ćwiczenia, nie jeździłeś z nami na żadne akcje, ponieważ jesteś tumanem i nie potrafiłeś się nauczyć języka francuskiego. Ta rola została ci przydzielona i twój pseudonim to był Kudemon Latryna. Przy jednej kolacji, kiedy podali nam grochówkę, przeraziłeś się, bo myślałeś, że teraz będziesz miał dwa razy więcej roboty po prostu po takiej kolacji. I zacząłeś w tą grochówkę. Ile wejdzie? Zjadłeś ze cztery talerze. Żeby więcej żołnierzy, po prostu żeby dla żołnierzy brakło. W nocy puszczałeś takie bąki, że jeden naruszył minę przeciwpiechotnią, którą wróg nam podłożył pod namiot i pijała tuż przy twojej głowie. Stałeś się kompletnym odklejeńcem i debilem. Zawieźli cię do Wariatkowa, tam co jakiś czas... Jeździsz teraz na konsultacje. Ta gimnastyka, którą pokazywałeś, to najprawdopodobniej to było w choroszczy, yy, gdzie ty uważałeś, że to jest jakiś taki trening, trenowania brzucha, a tam ktoś cię po prostu po tym brzuchu macał. I, I przyszedł czas, żebyś po prostu żył w prawdzie. Byłeś faktycznie szeregowym, czyściłeś latryny, służba spowodowała, że stałeś się debilem i takim odklejencem już po prostu jesteś. A ja byłem twoim kapralem. Spocznij.